kochał morze. Kochał to robić, to nie chciałam mu tego zabraniać. Bałam się, ale on zawsze mówił, że wróci. Zawsze mu wierzyłam, bo nigdy mi nie kłamał. Zawsze mówił, że wróci. Że jak mu się zepsuje, to ten to zrobi. Na radarach mają, że kuter tam druga 19 znikł z radaru i nikt nie zareagował, nikt. Potem przyjechał armator do portu o 6.15 i też nie wezwał pomocy. Dopiero kiedy została wezwana pomoc? Po 12. SAR wyszedł 12 chyba 20, samoloty dopiero około 13. Kuter płynął prosto w kierunku Mrzeżyna. Wykonał nagły zwrot, prawą burtę według zapisu z radarów Straży Granicznej, no i niestety zaginął. Temperatura na pewno wody nie była sprzyjająca w tamtym okresie. Wysokość fali to tak mniej więcej w warunkach nocnych było do 2 do 2,5 metra. Dwa tygodnie były najgorsze, 3 chyba, bo ciągle myślałam, że mąż wróci. Że może ktoś ich wziął na inny kuter, na statek, że może się odezwie ktoś i powie, że gdzieś, nie wiem, mają za granicą, czy nie wiem, gdzieś tam w innym porcie męża. No, jak odnaleźli w Niemczech, to myślałam, że będę mogła jechać i zobaczyć męża, przytulić, pożegnać się z nim. I zobaczyć, czy to jest on. A teraz nie miałam takiej możliwości. Nie pozwolili mi jechać. Kto nie pozwolił? Prokurator powiedział mi, że nie ma takiej możliwości. Chciałam go zobaczyć. I czy to jest on? I przytulić go. Powiedzieć, że będę go kochał do końca mojej dni. Chciałam, żeby dzieci też się pożegnały, bo oni też chcieli. Zawsze mąż wchodził do domu i zawsze mówił, cześć, jestem. I był w domu, to odrabiał Emelką lekcje. Emelka teraz mówi, że nie. Kto będzie jej pomagał z matematyki, jak nie ma taty. Mąż był ubezpieczony, armator ubezpieczył męża i kuter, czy nie? Tak, kuter razem z załogą. I jaka to jest kwota ubezpieczenia? Kuter jest na 400 tysięcy, śmierć człowieka 9 tysięcy. Tylko? Tylko. Czyli to jest jedyne odszkodowanie, które pani dostanie? Ma pani jeszcze żal do armatora za coś? Za to, że nie zadzwonił rano o 6.15, był w tym porcie, nie zadzwonił po SAR, żeby ten SAR wypłynął. Może chłopacy byli na tej tratwie, nie wiadomo, teraz nikt tego nie powie, nie dowiem się tego, tak? Może byli, tak? I może by uratowali jeszcze ich. Czy armator panią przeprosił za to, co się stało? Jak mu zadawałam mu pytania, to bo ja rozpłakałam się, to zaraz wyszedł. Możemy chwilkę porozmawiać? O czym? No, o tej sprawie. O... Jestem w ciężkiej sytuacji, teraz straciłem wszystko i koniec. No, o czym mam rozmawiać? Dziękuję.